Rekolekcje oddanie 33 z ojcem Wenantem Katarzyńcem. Dzień 15. Kiedyś prosiłem o poświęcenie rodzaju ludzkiego mojemu boskiemu sercu. Dziś proszę o poświęcenie świata niepokalanemu sercu mojej najświętszej Matki. Słowa Pana Jezusa skierowane do Aleksandryny Marii da Costa. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty przyjdź. Oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca, Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie, Duchu Święty, przyjdź. Wprowadzenie. Dzięki życiu i misji błogosławionej Aleksandryny Marii da Costa, Bóg pozwala nam zrozumieć, że nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi jest kontynuacją i dopełnieniem nabożeństwa do najświętszego serca pana Jezusa. W tych dwóch sercach jest nasze ocalenie. Jezus prowadzi nas do Maryi, a Maryja prowadzi nas do Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie. Doświadczył tego również ojciec Wenanty, który w swoim nauczaniu sporo miejsca poświęcił tajemnicy Eucharystii. Z nauczania Ojca Wenantego o przenajświętszym sakramencie. Pierwszym warunkiem do skorzystania z drzewa Eucharystycznego jest wiara żywa. Sakrament najświętszy jest pełen najgłębszych tajemnic. Żywy Bóg, a milczący, nieruchomy, potężny, a słaby. Mocny, a tak pokorny. Wszystko to uznaj i przystąp do komunii świętej. Lecz z pokorą. Tutaj sam Bóg uniżony, aby człowiek nauczył się pokory. W żłóbku i na krzyżu miał Pan Jezus oznaki swej chwały obok poniżenia. W Eucharystii nie masz żadnego znaku. Z miłością, do przyjaciela, ojca swego przystępujesz to czyńcie na moją pamiątkę. Odejdź również z miłością, abyś już nie żył sobie, ale temu, który za Ciebie umarł. Odchodząc od ołtarza, umrzyj światu, ciału i szatanowi. O mój Jezu, jeżeli nie czuję w sobie skutków komunii świętej, moja w tym wina, nie przystępuję z wiarą i miłością, ale z małym uszanowaniem dla Twego Majestatu i tym przeszkadzam, byś łask zdroje na mnie zlewał. Ożyw, o Panie, we mnie nabożeństwo. Spraw, żeby serce moje pałało tylko dla Ciebie, boskiego Dobroczyńcy mego. Wezwanie dnia. Odmów dziś sercem tę piękną modlitwę poświęcenia dwóm najświętszym sercom. Wezwani proroctwami Twojego słowa, O Panie, wiemy, ufamy i wierzymy, że triumf Twego najświętszego serca i niepokalanego serca Maryi jest już bardzo bliski. Przechodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny i nasz kraj waszym dwom najświętszym sercom. Wierzymy, że wasze dwa najświętsze serca. Nie oprą się naszym wzdychaniom i naszym potrzebom, i w swym płomieniu miłości usłyszą nas, i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść nam pokój. O najświętsze serce Jezusa i niepokalane serce Maryi, tchnijcie w nas iskrę z Waszych dwóch serc, aby rozpalić nasze serca. Uczyńcie z naszego kraju doskonałe mieszkanie Waszej świętości. Pozostańcie w nas, a my w Was. Abyśmy dzięki miłości Waszych dwóch serc znaleźli pokój, jedność i nawrócenie. Amen. Świadectwo z rekolekcji, oddanie: 33. Pozornie nie zmienia się nic, a tak naprawdę zmienia się wszystko. Szczęść Boże! Oddanie się Najświętszej Maryi dało mi ogromne poczucie bezpieczeństwa duchowego. To doświadczenie niesamowitej opieki. Codzienność niby ta sama, ale zupełnie inna. To, co do tej pory zdawało się mnie przerastać, mimo że sytuacja zewnętrzna nie zmieniła się, już mnie nie przytłacza, ponieważ jakaś wewnętrzna siła sprawia, że brzemię jest lekkie. Traci na wadze, kiedy oddaje trudności, kiedy przestaje działać po swojemu, bo wtedy tracę energię, a z moich wysiłków i tak nic by nie wyszło. Nie wyobrażam sobie już dnia bez Jezusa i Maryi. Na bieżąco opróżniam swoje serce, oddając im wszystko, trudy i radości. Trudno było mi uwierzyć, że ktoś tak czysty może kochać takiego grzesznika jak ja. Tymczasem doświadczyłem miłości, która nie ocenia, nie potępia, tylko jest mimo wszystko. Bo właśnie taka jest miłość. Ufam ci, Maryjo, wyciągając ręce ku tobie. Jesteś moim ratunkiem. Zachęcam każdego do udziału w rekolekcjach. Zauważysz, jak pozornie nie zmienia się nic, a tak naprawdę zmienia się wszystko. Uczestnik. Modlitwa o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w kościele stał się przykładem dla twoich wiernych. Wynieś Panie tego sługę twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Skrócony kalwaryjski akt zawierzenia. Niepokalana Matko Jezusa i Moja Matko Maryjo, Pani Kalwaryjska, pragnę być cały Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie, wszystko czym jestem oraz całą moją rodzinę. Najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości, a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pani Niepokalana, prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen. Był to fragment rekolekcji Oddanie 33 z ojcem Wenantym Katarzyńcem. Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki, którą można zamówić przez stronę www.wenanty.pl.